I chyba ostatnia mapa, która zmieniona została w tym patchu, czyli Północny Zachód. Mapa tragedia. Mapa, która była totalnie niezbalansowana, w dalszym ciągu jest niezbalansowana. Przewaga dolnego kapa, czyli tego, którego ja startuję, czyli tak zwanego zielonego, była bardzo często aż za bardzo widoczna. Jeżeli ktoś tylko dobrze wyspotował, to góra dostawała niestety straszne baty. Tutaj się nic nie zmienia. Tutaj jest na razie to samo, co widzę, jak. Jest szerzej, zobacz, jest sporo szerzej. Jest ta strona tutaj za torami poszerzona. Te tory tak jakby zostały mniej. Wywyższone, no? No. Trochę zostały podniesione, żeby one były takie osłaniały trochę bardziej. O, tutaj nie było tej górki, zobacz. No, nie było. Czyli tutaj byłeś odsłonięty, nie można było nic zrobić. Wyjeżdżałeś i dostawałeś od. O kurczę, popatrz. No, tutaj O, zmienili. wow. Tutaj to już jest zupełnie co innego. Zabrali nam część góry. Tu jest węższy przejazd, żeby się przedostać na drugą stronę. Aha, Słonia czyli strona. są jeszcze oprócz tego, że jest tutaj przejazd tak jakby standardowy, to jeszcze mamy taką drogę dla kozic bez mała, nie? No, górka jest taka już bardziej skalna. O Tutaj ja. miasteczko, jakieś budynki miały wyrosnąć po prawo, po lewo Ale chyba zobacz, tutaj. tak naprawdę tylko stąd masz przestrzał z tej górki, no nie? No, Rany. to trochę Tutaj zmienili to się bardzo. różni. No, tutaj będzie się można pobić. Wreszcie będzie można jakoś podjechać i cokolwiek robić, a nie tylko stać i zastanawiać się, z której strony dostajesz. No A tak, tu. bo to by polegało na tym, żeby tą górę wyspotować i praktycznie już była bitwa wygrana. No, to parę kamieni, które tutaj było, no to i tak między kamieniami trzeba było przejechać i zostało się wyspotowanym i było tylko. I no, było szybkie kilkaset HP w dół, oczywiście na wysokich tierach. Na niskich tierach to było dwa strzały i do garażu. No, Tak tutaj mamy jest. jakąś małą, fajną kopalnię. No, tutaj budynki, kopalnia tu przyjęła. Jest jaśniej, zobacz, bo tu tak ciemno było, nie? Na tym przejeździe. Aha. Tu się rozjaśniło, teraz wszystko widać. No bo nie ma drzewek, nie ta góra, zobacz, jak nie zasłania. Pokazuje nam się teraz oświetlenie. Może niepotrzebnie wyłączyłem oświetlenie, te wszystkie efekty świetlne, bo zobaczylibyśmy mniej więcej. Ale mi się one osobiście nie podobają, więc ja to wyłączam. Ale dzięki temu mam teraz 115-120 FPS-ów, pomimo tego, że nagrywam jednocześnie. Więc Tam chyba się nie zmieni za bardzo. jest naprawdę, jeśli chodzi o wykorzystanie. No, teraz trochę spadło. Ale jeśli chodzi O, tutaj też się pozmieniało, ale kap się nie zmienił aż tak, nie? Jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie procesora, możliwości jego procesora, to jest dużo lepiej. No, my tak z grubsza lecimy, chyba nie będziemy tam pod górą teraz przejeżdżali, czy chcesz tak dokładnie? Wiesz co? Chyba nie. Właśnie, zobaczmy ten środek tutaj, co się zmieniło. Czyli tak, cała ta linia A0, od A1 do A0 zmiana jest niesamowita. Tutaj, co się zmieniło? Trochę. Pod górką też trochę zmian jest. No Bo tych tutaj. lasów, kurde, chyba tak dużo budynków. Aha. Tu jest jakiś Dołożyli budynki. Tutaj w ogóle taki jest widok. jakiś. Tego nie było. Nie, no jednak zupełnie inaczej. Tu masz jakieś budynki nagle wyrosły, zobacz, tutaj tak na wprost jak stoję, no nie? No to jasne, ich tych jasnych to chyba nie było. Nie było Nic nie tego. było. Więcej torów dla wagoników. Niestety one się burzą, nie można na przykład zrobić takie, że wjechać na te tory i sobie przyjechać nimi, nie? Jak ninjanie tam. Dobra, jedziemy, zobaczymy ten środek w ogóle, co to się pozmieniało. Na razie jest kosmos. Dasz Oba. radę? Nie, ale z popychu może tą górkę. Tylko w sumie po co, jak ona jest na środku i cały będę widoczny, Patrz, nie? patrz, 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 patrz. Ale tutaj, o, jest zjazd jakiś w dół.
też można tu na środku trochę pojeździć. Też można w razie było tutaj sobie gdzieś wykombinować. No, bicie na górkę trochę stąd będzie, ale inaczej to wygląda z tego miejsca. Wiesz co, może środek nie jest aż, dołożyli tam jedną miejscówkę. Tutaj troszeczkę bardziej to wypłaszczyli. Nie ma jakiegoś takiego strasznego, strasznie dużej różnicy. Podobnie to było. No tutaj mamy podobnie. Może tam jeden, dwa budynki. Tego nasypu nie było aż tak, tu coś się pozmieniało. To mamy rzeczywiście. Znowu jakoś mam wrażenie, że jest jaśniej na tej mapie, nie? Niż było chyba. No bo już o tej godzinie jest mi jasno przed oczami. Dobra, zobaczmy tylko ten dół tutaj gdzieś w granicach. H7, ten przy wodzie. No i tak prawdopodobnie będziemy mieli przegląd mapy, zmian na mapach zrobiony. Dobra, to jedź przodem. Powiem tak, zmiany są duże, chociaż jak najbardziej największe zmiany, które na mnie zrobiły wrażenie. O, tutaj. No tu da się łagodniej zjechać chyba, nie? Były takie trochę te góry. Trudne tutaj. Teraz ciśniemy na maksa i... A, bo tutaj do kapa aż podobno mamy dojść prawie. Aha. No tutaj tak, tutaj miały być takie zmiany, że tutaj są te ścieżki. Znaczy te ścieżki takie były, tylko tak jakby te góry troszeczkę wzięli. Ja to nigdy nie jeździłem na ten dół, jakoś mi to było nie po drodze. O, teraz ładnie sobie zobacz, jak wyjeżdżamy. O, to tutaj trochę bitwa się przeniesie w tą część mapy. Znaczy tutaj, w tą część mapy akurat ostatnio sporo się ludzi pchało i tutaj jest... Znaczy sporo. Wiadomo, że część. Na pewno więcej niż tutaj górną. Tu masz trzy drogi tak naprawdę w tym momencie. No, 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 a były dwie. Był taki środek, ten i tutaj po lewej ręce chyba ty mówisz, tak? Że tędy się jeździło. Tu masz teraz trzy drogi, zobacz. Dół, ten środek i góra, no nie? Góra oczywiście jest najtrudniejsza, tam łatwo dostać, więc to tutaj będzie bez sensu pojechać. No ale jak pójdzie zmasowany atak, no to rzeczywiście można porobić dużo. Tutaj się nie zmieniło za wiele. No dobra. Ta górka się zrobiła stroma. Tutaj przed kapem chyba nie byłaś taka ona. Nie, tutaj podjazd pod tego kapa jest bardziej wypłaszczony. Tutaj było bardziej tak jakby stroma. Dobra, słuchaj, szybkie podsumowanie mapy. Największe wrażenie zrobiła na tobie mapa? Wiesz co, mi się podoba teraz ten północny zachód, tak jak jeździmy. I już ci mówię. I mi się podobał Komarny, chociaż ja go też nie bardzo lubię, ale mam nadzieję, że przynajmniej będę miał bitwę taki, wiesz, do końca, do 15 minuty aż. No to ja ci powiem, że na mnie niesamowite wrażenie zrobiło koło podbiegunowe, które jest zmienione niesamowicie. Tam teraz... No. Wichura najmniej zmieniona, ale tak to te mapki, które poza wichurą, to bardzo dużo jest zmiany. Tutaj oczywiście ta góra jest bardzo zmieniona i teraz będzie to trudniej już tak wyspotować i zniszczyć. Natomiast tutaj jak powiedziałem, największe właśnie wrażenie było na mnie koło podbiegunowe, gdzie mapa jest totalnie zmieniona i będzie teraz bardzo dużo czasu, trochę czasu zajmie, aż się jej nauczymy z powrotem. Tutaj. Powiem ci, że mimo wszystko fajnie będzie kampić, bo są widoki fajne. Można ustawić i sobie popatrzeć na okolice. Będzie kusiło takie po oglądanie terenu. No dokładnie. Zresztą te góry, zobacz jakie są. Nawet fajnie to już teraz wygląda, nie? Jakby te góry delikatnie urosły, te, które są tam w oddali.
Zobacz, masz tam jakiś ten na przykład most, niby wielki. Te góry są, mówię, z perspektywy widać, że one są rzeczywiście jeszcze w jakiś ten sposób zrobione. Nie, ogólnie jest poprawa, jest ta mapa rzeczywiście. Trochę się nad nią napracowali. Może nie ma jeszcze takiego, wiesz, wiernego odwzorowania tej skali wielkości, ale no, już jest jakaś poprawa. O, może w ten sposób powiedzieć. No, zawsze to co patch będą jakieś zmiany i nowe rzeczy, to też dobrze, że nowe mapki tak jakby, nie? Takie zmiany jest aż tak dużo, że będzie się zupełnie inaczej. No, czyli czekamy na to, aż te wszystkie budynki zaczną się, będziemy mogli burzyć. Dobra, a wam dziękujemy, mam nadzieję, że ten przegląd map się spodobał. Dzięki, czyli tobie dziękuję za pomoc przy objechaniu i przy opowiedzeniu mniej więcej o tych mapach. Mam nadzieję, że widzom się będzie to podobać. Tak Dobra, jest. no. Dzięki. No, dzięki.